trackera. Ale po trackera już? No tak, bo dostaliśmy ze speedo oboje w tym samym momencie. O kurwa. Speedo oboje, no. Ja właśnie jadę w okolice Pacyfika po swojego i speedo gdzieś też tam ma na jakiś. Wsiadam do ciebie. Dobra, dodaj GPS-a, skąd cię zgarnąć. Dobra. Cześć, Dawid! Porywasz sędziego głównego? No chyba cię troszeczkę coś boli, Carbonara. Jezus, jak dobrze, że w niedzielę już im nie będziesz, kurwa. Słuchaj, i teraz robimy tak, oddajesz mi ten dług w tym momencie, albo zdejmuję maskę, jak podejdzie policja, mówię, że porwałeś sędziego. Dobra, to ja ci mówię, że jak tak zrobisz, no, to idę do Konrada i mówię o wszystkich rzeczach, które robisz i wszystkie zdjęcia, jakie mam z twoim udziałem, udaję. Okej. Okay. Fair deal? Tak. No właśnie. O, regres. Słyszałeś, co regres dzisiaj odpierdolił? Regres ma dzisiaj rozprawę! Co odpierdolił? Regres stał na warsztacie i Speedo do niego powiedział, czy mu pożyczy taser, nie? Aha. Regres powiedział, dobra, że tylko jak odda. Speedo napierdolił chłopa taserem z 20 razy i powiedział regresowi, że sprzedał taser, a regres, a procent mi chociaż dasz za niego? Nie pierdoli. Halo? Ja odzwaniam, bo dzwoniłeś. Rozprawa! Trzeba akt oskarżenia dać Konradowi. Jest zrobione. Ale co Konradowi czy tobie? Bo ty Konradowi i powiedz, żeby on dał mi. Ja stoję kwadratem. Dobra, i ty będziesz prowadził tę sprawę, tak? Tak. Dobra, 21, chcesz? Tak, tylko weź mało świadków, bo ich wypierdolę wszystkich. Rozmawiałam z Grywkiem i pojawi się na rozprawie. No dobrze, zapraszam, bo co? Kurwa, zamknij się. Biedny tracker. Pan odjedzie stąd, tym najlepiej, odjedzie pan. Nie ma problemu, oni mają broń, uwaga. Mam pistolet, kurwa. Dobrze, proszę pana, gasi, pan się nie gęstrzał na kierownicy. No opuść te ręce, no! Opuść te ręce! Tak, tak, właśnie, oczywiście, tak, słucham. Gdymy, kurwa, na kurwa. Ale kierowca silny, gasimy. Krzyknij mu, że zgaszony jest. Krzyknij mu, że jest zgaszony. Kierowca mówi, że jest zgaszony. Jest pan zgaszony. Może jechać. Gaszy silnik. Z tyłu. Pan odjedzie tym autem sportowym z tyłu. Porwali pastora księdza! Dobra, wypierdalaj z auta. Sędzilek. To przecież tak kurwa David to powiedział, a nie ja, no kurwa. Pewnie to ugadaliście, żeby za mnie ujebać. Co ty pierdolisz teraz? Przecież siedzę z tobą w samochodzie. Kończę tego swojego sędziego. Rozjebujemy się tym trackerem, kończę no twojego sędziego. No ale co ty teraz nie mówisz? Nie masz sędziego za 7 minut. Kurwa. Nie masz go. You're going down. Nie jak szpilka. You're going down. Nie no, człowieku. Słuchaj, zamykam auto. Siedzisz w nim do końca, ja mam wyjebane wyrok, ja pierdolę konsekwencje. Ale przecież... Ty będziesz miał gorzej, sędzia w trackerze, oho. No chyba się dług oddasz. No to machaj już sędziemu, machaj. Halo! Porwali mnie, porwali mnie. Czuję, że drugim trackerem wjechałem za was. Porwali mnie. Piście, wszyscy lecą za bo wami. Carbonara porwał sędziego. High priority. Ja wiesz, że za to jest krzesło? Tak. Halo? David, kurwa, dzwonię do Grzegorza, kurwa. Dzwonię do Grzegorza, mówię, ty sędziego porwali, kurwa, pomocy. Ty, Carbo, to co robimy? Oj, kurwa, uderzamy w pojazd, rozumiem. Nic nie uderzyliśmy. A nic? Okej, to u mnie, przepraszam cię. Co robimy? No czekamy, aż się nam zresyluje auto. No nie! I się poddajemy. Ej, Carbo! Nie możesz tak mówić. Ja muszę dzisiaj rozprawę poprowadzić. Ja sobie przesiadkę ogarnę. Dobra, dzwonię tak? Do Davida. Mówię mu, że cię pojebało. A jak dojedziesz na kościół bez auta? Nie no, ja podnoszę ręce i mówię, że mnie porwałeś. Tak? Ty, a jego pojebało, on chce zdestylować pojazd. Szykuj przesiadę. Jestem gotowy. Dobra. Gestera? Może być przesiadka, czy coś się dzieje? Ta, w gestera. Tam. Ty, wiesz co zrobię? Wyjmę tablet, zwolnię każdego policjanta i z radia zejdą i się nie będą mogli komunikować. Jezus, sprytne. A kto nas wtedy będzie gonił? Nikt. Bo oni już policjantami nie będą. No właśnie.
Ty, no to czekaj. Nie rób tego. O, nie rób tego, czyli jednak ci zależy. Nie no, taką akcję na niedzielę trzeba przyszykować. Ty, Dawid, wpierdalamy go w koniec sędziulka? Ale jesteś, wiesz, naprawdę. I nie nas 11 miesięcy, uwaga widzowie, uwaga. Pog! Czyli Dawidek jesteś za tym, dobra, dzięki. I Makal 11 miesięcy również pog. Nie, czemu? Mamy cię w garści, siwy. Ale dlaczemu? You're going down! GPD, no, no właśnie down. GPD mi nie działa. Niepoprawna jest komenda. A chyba, że wszystkie GPD? Twoje machlojki wyjdą nie, na jaw. Nie. Żebyś do niedzieli już był normalnym człowiekiem. Czemu? Ja jestem pizdą. Cały czas normalny! Już do trackera se wsiadłem, a jestem pizdą, to po co w trackerze siedzę? Żeby mnie wkopać! No, no to nie jestem pizdą, jestem chujem. Sędziulek, kurwa, z dupy wzięty. A spokojnie, Konrad coś wczoraj mi wspominał, że dzisiaj będzie wzywany za jakieś składanie fałszywych zeznań? O, ja jestem sędzią, nie mogę złożyć fałszywych zeznań. Mam immunitet. To tak działa! Konrad mówił, że będzie cię wzywał. Ty, policja mi wczoraj mówi, że nie mogą mi dać kasy, bo nie mają tyle na koncie. 200k, a oni mają 741. Przecież kurwa widzę. Kurwa, skąd oni aż tyle mają? Stary, oni zarabiają lepiej niż warsztaty. Stary, ja widzę Sander Evan Peck, 15k. 21 chyba coś ma być. Alex Andrews, Dante Capella. Tuning Explorer, aha, aha. Stary, ja widzę wszystko. Będąc w grupie terrorystycznej, mam dostęp do tabletu, rozumiesz o czym mówię? Skąd ktoś ma milion? Za tym, żebym nie dachował autem i żebyś nie wpadł. To jest Lucas Garcia, to jest ten, admin. Czyli brak argumentu. Bo on ma dwie transakcje. To admin. To dachujemy. No nie! Carbonara! Tak, Speedo? W tablecie doj masz tablet tam, PD. Nic, właśnie dywaguje, czy kończyć karierę sędziego, czy nie. Dokumenty. Dodaj dokument. No nie, nie. Licencja nie, psychologa. Nie są, nie? Halo? Wiesz, że Kamil Durczak jedzie za wami? Serio? On dokumentuje to? Jedzie, kurwa, nagrywa kamerą, stary. Mikrofon przez ten, przez okno mają wystawiony. Jadę za nim. Zajebiście, to w razie czego wiesz? Czy to wszystko na live PD nie jest streamowane ja teraz? Ja pierdolę, na live jesteśmy? Będziecie. Twitch Prime, będziecie. Twitch Prime! Siedzi zamaskowany przed sam. Tak. Siwa Pieczara TV. Reporting live. No. Opuść teren, cecipo. O, kolego, tak mówisz do osoby, która ci pożyczyła pieniądze na furę? Opuść te ręce, cipo. Już opuściłem. Zyskałem, że licencję na broń, a ty mi chcesz życie rozjebać już. Przecież ja tylko siedzę z najlepszym kierowcą w mieście. Więc chyba nie ryzykuję niczym. No, dużej palety kierowców nie ma, jak nie ma Vasqueza. A Speedo woli w kamień przypierdolić. Bez kitu. Ej, a zrobimy tą akcję, żeby Speedo myślał, że fajnie wyszło? Robi wrażenie. Pokarłem przesiadkę, wywiozłem cię. Ej, Big. Speedo, kurwa, mi się udało zgarnąć. Bez kitu. Ty, zgubili cię. Masz jeszcze tracker? Mam jeszcze 2 minuty. O kurde. Carbonara. Dobry kierowca. Podnoszę ręce. A w niedzielę kto kieruje? Ty. No nie. No ty. Nie. Karbo. Jutro mnie nie ma jak coś i to mówię. Jutro sobie robię chill day. Ja pierdolę chill day, no bo taka męczarnia w tym mieście. Jezus, nie, odpocznij. Nie, wyszedłbym sobie gdzieś wieczorem, wiesz? O, wyjdź. Nie ma sens! Co ty odpierdalasz? On się pituje, człowieku, kurwa. Co ty odpierdalasz? Kurwa, Erwin! A to ty do mnie? Myślałem, że do niego mówisz. No kurwa nic, co mam, co robię? Czemu nas pitują i krzyczą, że mam ciebie oddać? No bo kurwa co? No nie wiem, no a czy przecież mnie pytasz? Ja pierdolę. Kurwa strzelę sobie w głowę. Znajdziesz moje zwłoki z kapteczką. O kurde,
No, no. Dobra, podkręciłem wszystko, podkręciłem, jest kurwa gorąco. Ty, David zadzwonił do mnie i powiedział, podkręciłem, jest kurwa gorąco, hahach. To David. Przecież jest ze tobą. O stary, a jakbyś miał krzesło? To faktycznie no. Cię nie będzie w niedzielę. Aby było wygodne. Czy ty mówisz prorocze teksty? Co tam, Dawidku? Ciebie też jebać! Krzykaczu zajebany ty! A, no to chcesz definitywnie... No, pitułomy wpierdalają się we mnie. O kurwa. Dziękuję, naprawdę dziękuję wam, chłopaki. Takich kurew nigdzie nie znajdę. Słuchaj, trzeba poddymić w tym mieście, kurwa. Poddymić teraz... mówi sędziulek siedzący na kolanach Konrada, kurwa, wiecznie. Ale posłuchaj mnie. No, takim jesteś dobrym kierowcą, że nie wpadłem przez tyle. No patrz, uciekliśmy. I patrz, teraz zbudowaliśmy alibi pod dzisiejszy fundament akcji. Ponieważ teraz możemy zrobić akcję fejkową, że ja jestem porwany i zmusiłeś mnie do jakichś rzeczy. Już nie masz trackera? Nie. No i zajebiście, ja nie wątpiłem ani chwili. No i zajebista robota! Halo, Karbuś? Co taki cichy? Halo? Halo? Jak wam idzie? No, uciekł niestety. Szkoda. O, szkoda. Daj spokój. Chyba, że 911 wyślę. Siemka, jak tam? Weź napisz Speedo, że jedziemy na lotnisko. On mnie chyba deportuje. Nie, ja ten, ja muszę przekazać, że ja próbuję dobiec, za niedługo będę przyjechał. I ten. No i co? Karbo, no weź. Gdzie jedziemy? Oddać. Trackera tutaj? No. To może poczekaj. O! Myślałem, że ja mogę. Co robisz? A! Klama, ale ona jest zużyta. I ona ma degrade 0, z nią się nic nie da zrobić. Nie, nie, ty tu nie wsiadasz. Wsiadłem już. Wysiądź. Jedziemy, jedziemy, Karbo. Dawaj pod odholownik. No kurwa, jak nas teraz ktoś spotka, będzie śmiesznie. Ale na pewno tak się nie stanie, no nie? Surely. Halo, gdzie jesteś? Wyjedźmy już z tego lotniska, tak, wyjedźmy. O Jezus, ale uderzamy się. Ej, dobra, kurwa. Bo już jest. Oj, oj, oj. Kurwa mać. Ja pierdolę, Karbo. O, wyjebane, widzisz? Patrz, jaki błazen, kurwa, w Wiktorii. I'm glad you came along. Zadzwoń po przesiadkę, kurwa, płaka.
Przepraszam. Ej, dobra. Dobra. Karpo, powiedz coś. Ty, destyluje się, jest git. Dobra, czekaj, zadzwonię do Davida. Co jest? Nie wsiadasz! Tajzer, Nie, wsiadaj, Erwin, wysiadaj!